Ewa Panaś, dzień dobry. Zapraszam na informacje z regionu. Budowa kolejnego odcinka S19. Tutaj będzie to dopełnienie takiej obwodnicy Rzeszowa. Już kierowcy, którzy będą podróżować z południa, nie będą musieli wjeżdżać bezpośrednio do Rzeszowa, tylko ominąć Rzeszów drogą S19. Trwa rekrutacja na studia. Na kierunku zarządzanie nową specjalnością jest zarządzanie transportem, logistyką i spedycją. Przebudowa Placu Konstytucji 3 maja. Będą utrudnienia. Planują budowę nowoczesnego dworca. Zaproponowaliśmy nowe rozwiązanie, by ten dworzec zlokalizować przy ulicy Lipińskiego na dotychczasowym dworcu. Rozpoczęła się budowa kolejnego odcinka drogi S19. To odcinek między Świlczą a Kielanówką. Prace rozpoczęły się od wycinki drzew i wyburzenia budynków. Wybudowana zostanie dwujezdniowa droga, która będzie miała po dwa pasy ruchu oraz po jednym pasie awaryjnym w obu kierunkach. W tym momencie wykonawca buduje drogi serwisowe, trwają prace archeologiczne, a w następnym, kolejnym etapem będzie już właśnie taka budowa właściwa. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to tutaj kierowcy muszą uważać przede wszystkim na drogi lokalne i na miejsca, gdzie samochody będą wyjeżdżać z budowy. Na razie większych utrudnień czy zamykania dróg nie przewidujemy. Odcinek S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe będzie miał długość ponad 6 km. Tutaj będzie to dopełnienie takiej obwodnicy Rzeszowa. Już kierowcy, którzy będą podróżować z południa, nie będą musieli wjeżdżać bezpośrednio do Rzeszowa, tylko ominąć Rzeszów drogą S19. Tak samo osoby podróżujące na południe również dzięki temu nowemu fragmentowi ominą korki. Jeżeli chodzi o termin zakończenia, no to tutaj przewidujemy, że w połowie 2017 roku wszelkie prace powinny już być zakończone. Budowa tego odcinka S19 ma duże znaczenie dla Rzeszowa. Miasto planuje wybudować ponad 2-kilometrowy odcinek drogi między skrzyżowaniem ulic Przemysłowej i Podkarpackiej do Kielanówki. Mamy dokumentację techniczną, zamierzamy złożyć do pozwolenia na budowę. To dokumentacja tak, aby do końca roku posiadać w pełni już przygotowany do realizacji odcinek. I w części jest to odcinek też pozamiejski, więc aktualnie domawiamy porozumienie wspólnie z panem marszałkiem, z urzędem marszałkowskim o pełnej realizacji całego łącznika między ulicą Podkarpacką a węzłem Kielanówce. Jest to dość droga inwestycja, bardzo ważna, bo bez niej odcinek między Świlczą a Kielanówką skończy się, powiem kolokwialnie, w polu, więc koniecznie musimy ten odcinek S19 dowiązać do istniejącej sieci drogowej, czyli do drogi krajowej nr 9 do ulicy Podkarpackiej. Budowa S19 Świlcza Rzeszów Południe będzie kosztowała 342 miliony złotych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad umowę z wykonawcą, konsorcjum firm Eurowia Polska i Warbut, podpisała w kwietniu ubiegłego roku. Firmy mają prawie 3 lata na wywiązanie się z kontraktu. Teraz informacja dla przyszłych studentów. Jeśli chcecie studiować w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie, musicie się pośpieszyć. Pierwsza tura rekrutacji mija 8 sierpnia. Na uczelni wiele nowości, między innymi coś dla niezdecydowanych, czyli kierunek administracja przez zarządzanie. Przez pierwszy rok są to studia ogólne, potem studenci decydują się na specjalizację. To są kierunki bardzo pokrewne, bardzo zbliżone do siebie, z czego na administracji bardziej stawiamy na te przedmioty prawnicze, a na zarządzaniu bardziej na te około biznesowe. Mamy też w tym roku wiele nowych specjalności, to między innymi na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, cyberbezpieczeństwo. Na kierunku zarządzanie nową specjalnością jest zarządzanie transportem, logistyką i spedycją. Na prawie też wprowadzamy wiele zmian, czyli dwa profile kształcenia, jeden aplikacyjny dla tych, którzy chcą zdawać egzamin na aplikację, a drugi profil kształcenia ogólnego dla osób, które nie są zainteresowane aplikacją, a chciałyby pracować w różnych innych zawodach prawniczych. Dodatkowo również kandydaci na studia mają do wyboru takie indywidualne ścieżki kształcenia na kierunku prawo. Jedna to jest kryminalistyka, a druga to cyberprzestępczość. Uczelnia stawia też na praktykę. Zajęcia dla studentów odbywają się w specjalistycznych laboratoriach, między innymi kryminalistycznym. Są też zajęcia na torze sprawnościowym dla studentów bezpieczeństwa. Tor jest taki sam, z jakim zmierzyć się muszą kandydaci podczas testów sprawnościowych na egzaminie wstępnym do policji.
Krośnie rozpoczyna się przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja i przyległych ulic. W związku z tym od poniedziałku, 3 sierpnia, nastąpią znaczne zmiany w organizacji ruchu. Które ulice będą zamknięte, a gdzie wprowadzono ograniczenia w poruszaniu się, to można przeczytać na stronie miasta krosno.pl w zakładce aktualności. Jak już informowaliśmy, plac przejdzie prawdziwą metamorfozę. Zniknie z niego parking. Poszerzone będą chodniki i dojścia do budynków. Nie będzie też już przystanku MKS. Zostanie przeniesiony na ulicę Staszica. W Sanoku za 14 milionów złotych ma powstać nowoczesny dworzec. Ma być zlokalizowany przy ulicy Lipińskiego, w miejscu dworca należącego do Arriwy. Od podstaw zostanie wybudowany nowoczesny dworzec, nowe przystanki autobusowe oraz pozostała infrastruktura. Według wcześniejszych planów dworzec miał powstać przy Grunwaldzkiej. Zdaniem nowych władz Sanoka nie była to dobra lokalizacja. W godzinach szczytu byłby problem z włączeniem się do ruchu, do tego działka jest zbyt mała. Trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj, kiedy mamy sytuację po godzinie, szczególnie 15, w godzinach szczytu, wyjazd z ulicy Daszyńskiego do Słowackiego Daszyńskiego, z tych dwóch ulic do ulicy Podgórze Jagiellońską jest problemem. Gdybyśmy wprowadzili tam tę lokalizację i skomunikowalibyśmy całą komunikację autobusową nieregularną, to ja sobie nie wyobrażam wyjazd tamtej ulicy, w związku z czym zaproponowaliśmy nowe rozwiązanie, by ten dworzec zlokalizować przy ulicy Lipińskiego na dotychczasowym dworcu, którego właścicielem jest Arriwa. Władze Sanoka są już po wstępnych rozmowach. Pismo i wycena zostały wysłane do właściciela dworca. Arriwa jest zainteresowana bądź zbyciem tej nieruchomości na rzecz miasta, bądź wejściem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego do tego przedsięwzięcia. Mamy możliwość też nabycia około 14 arów od PKP wzdłuż tutaj dworca Arriwa i w sumie mielibyśmy tam do dyspozycji około 75 arów. W ramach przedsięwzięcia sanocki magistrat chce także przejąć ulicę Lipińskiego od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i wyremontować ją na odcinku od przejścia kolejowego do ulicy Beksińskiego, kupić 11 nowych autobusów niskopodłogowych, wyremontować wiaty przystankowe i stworzyć elektroniczny system obsługi pasażerów. I pozostajemy jeszcze w Sanoku. Tadeusz Piuro, burmistrz Sanoka, nie wystartuje w październikowych wyborach parlamentarnych. Na konferencji prasowej zdementował pojawiające się od jakiegoś czasu informacje na ten temat. Jednoznacznie mówię, że dla dobra tego miasta, dla dobra mieszkańców tego miasta, dla dobra turystów, dla rozwoju tego miasta, zrównoważonego rozwoju, żeby rzeczywiście było tutaj zagwarantowane i dobro mieszkańców, ale i również turystów. Moja decyzja jest jednoznaczna. Umowa jest umową i trzeba ją przestrzegać, a więc przez najbliższe 3 lata i 4 miesiące chciałbym dalej razem z burmistrzami kreować tutaj politykę w tym mieście, żeby to miasto się rozwijało. W związku z tym jednoznacznie mówię, że w najbliższych wyborach parlamentarnych na pewno nie będę startował. Stara Kuźnia w Jedliczu to miejsce, gdzie nie tylko można smacznie zjeść, można tam również uczestniczyć w spotkaniach, które promują ludzi z Podkarpacia, ludzi, którzy mają pasję i osiągnięcia. W tym roku powstało Stowarzyszenie Kuźnia, które jest organizatorem drugiego już podkarpackiego festiwalu twórczości ludowej. Odbędzie się 9 sierpnia w Starej Kuźni w Jedliczu. Przy dźwiękach kapel ludowych i zespołów śpiewaczych chcemy w tym roku zrobić pokaz zanikających zawodów. Myślę, że bardzo ciekawe będzie pokaz gancarstwa. Przyjedzie garcarz autentyczny z żoną i będzie nas nauczał, jak te gardki się lepiło dawniej na kole garcarskim. Będzie to między innymi pokaz kowalstwa, bednarz zdradzi, jak robiono beczki, wikliniarz będzie plutł koszyki i inne ozdoby. Serdecznie zapraszam do Jedlicza, przy Starej Kuźni, na Podkarpacki Festiwal Twórczości Ludowej NUTA, bo tak się ten festiwal nazywa, 9 sierpnia na godzinę 15 do późnej nocy. W Starej Kuźni odbył się też przegląd filmów zrealizowanych przez telewizję Obiektyw. Wśród prezentowanych produkcji był film Rzeczpospolita Iwonicka.
Ten fabularyzowany film dokumentalny zostanie zaprezentowany na międzynarodowych targach i konferencji filmu dokumentalnego we francuskim Cannes w kwietniu przyszłego roku. Niezwykła wystawa archeologiczna w Muzeum Podkarpackim w Krośnie. Zatytułowana jest Inne światy za światy – tajemnice życia w epoce brązu w północno-wschodnich Węgrzech. Kolekcja archeologiczna prezentowana w Krośnie nie była pokazywana nigdy wcześniej, nawet na Węgrzech. To zaproszenie do ekscytującej podróży przenoszącej w czasie i przestrzeni, ukazującej podobieństwa i różnice w ludzkiej kulturze na przestrzeni tysiącleci. To są bardzo rzadkie zbiory i bardzo cenne. Węgrzy mają takie szczęście, nieszczęście, że rzeczywiście nie mogą pokazać tych zbiorów, ale mają fantastyczne skarby. Natrafiają na prawdziwe skarby właśnie, na ogromne depozyty, w których znajdują się niesamowite ilości przedmiotów brązowych czy złotych. Więc to jest fajne, to jest bardzo rzadkie, jeśli chodzi o archeologię w tej części Polski. Wiele eksponatów dotyczy rolnictwa. Jest również broń, a także okazy biżuterii. Prezentujemy też przedmioty, które nie były związane z życiem codziennym, tylko z życiem w zaświatach, z życiem pośmiertnym. Bo człowiek epoki brązu to człowiek, który oczywiście przywiązywał ogromną wagę do wytwarzania przedmiotów, które używał codziennie, ale jeszcze większą wagę przywiązywał do wykonywania przedmiotów, które były potrzebne mu w zaświatach właśnie. Więc przedmioty, które stanowiły część darów grobowych, są tutaj przedstawione na wystawie i są genialne. Jeśli chodzi o metalurgię brązu, jeśli chodzi o zdobienia, fenomenalne rzeczy. Po prezentacji w Krośnie zabytki wrócą do Miszkolca, gdzie będą eksponowane podczas Międzynarodowej Konferencji Archeologicznej. W przyszłym roku będzie można zobaczyć je ponownie w Polsce, w największych muzeach archeologicznych w naszym kraju. Drugie polonijne Mistrzostwa Świata w żeglarstwie odbyły się na Jeziorze Solińskim. Pod żaglami rywalizowała ponad setka polonusów z 21 krajów świata. Dwa lata temu po raz pierwszy na Mazurach, dokładnie na Jeziorze Roś, odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata. Aczkolwiek niektórzy nasi polonijni żeglarze twierdzą, że to już jest trzecia impreza tego typu, bo jeszcze były regionalne imprezy tego typu. Ale po raz pierwszy w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim jest druga edycja oficjalnie tych mistrzostw. Załogi praktycznie z Europy, ale chyba z całego świata. Z całego świata. Są z Australii, są ze Stanów, są z Kazachstanu, Francja, Austria, Bułgaria. A jeśli ktoś myśli, by rozpocząć przygodę z żeglarstwem, może zapisać się na kursy, które organizuje Krośnieński Okręg Żeglarski. Szkolimy nie tylko młodzież, szkolimy również dorosłych. Mamy w sezonie 7 kursów żeglarskich. Jest weekendowy, który trwa 6 tygodni, czyli 6 weekendów od początku maja do połowy czerwca. W połowie czerwca jest egzamin, no i oczywiście chrzest tradycyjny. Później mamy kursy stacjonarne, głównie dla młodzieży, ale też starsze osoby na tych kursach też się szkolą. Jest jeszcze weekendowy kurs jesienny, który trwa od początku września do 10 października. I to wszystko w tym serwisie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. We'll be right back.